na siłowni Abros w Warszawie przy ulicy Radiowej. Z nami Kasia Kozakiewicz-Kowalik, która poza zwykłymi aerobami stosowała również niekonwencjonalną metodę aerobów w terenie, które niestety nie zakończyły się szczęśliwie. Kasiu, opowiedz, co się stało. Rozpoczynałam sezon oczywiście rowerowy z myślą taką, żeby wystartować w zawodach. No i oczywiście pierwszy wypad w teren skończył się upadkiem z roweru i złamaniem lewej żuchwy, więc mam teraz śrubę tytanową. Oczywiście, przepraszam, bo jeszcze trochę seplenie, uczę się mówić na nowo. No i cóż, no i tydzień w szpitalu, operacja, no ale że jestem wysportowana, znoszę ból troszkę inaczej niż zwykły człowiek. Postanowiłam, że co by się nie działo, wystartuję w Mistrzostwach Polski Weteranek. I tak się złożyło, że wygrałam i bardzo się z tego cieszę. W razie, jak widzicie, nawet upadek na drodze do mistrzostwa może okazać się zbawienny i doprowadzić dzięki determinacji do zwycięstwa. Witam wszystkich, tu Kasia Kozakiewicz-Kowalik. Chciałabym wszystkich serdecznie zaprosić do lektury, czytania Sportu dla Wszystkich. Niebawem ukaże się artykuł również ze mną. Zapraszam.